O nadwykonaniach w szpitalu mówić można wtedy, kiedy faktyczne wykonanie świadczeń w placówce jest wyższe niż kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Generowanie nadwykonań jest dla nas w pewien sposób uciążliwe, bo odzyskanie ich jest bardzo trudne i następuje zazwyczaj na koniec roku, więc przez cały rok sobie blokujemy środki finansowe. Pomimo tego w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim generowanie nadwykonań jest opłacalne. Koszty stałe szpitala wynoszą mniej więcej 70%, czyli generowanie nadwykonań kosztuje nas jakby 30% zwiększenia kosztów. Nawet w przypadku odzyskania 50% tej kwoty, to i tak jesteśmy na plusie. W minionym roku Ostrowiecki Szpital wygenerował nadwykonania na kwotę 2 400 000 zł. W dniu 12 lutego 2015 roku w wyniku negocjacji przeprowadzonych przez pana dyrektora podpisaliśmy aneks z Narodowym Funduszem Zdrowia, w wyniku którego NFZ zapłacił z tych nadwykonań z tej kwoty 2 400 000 kwotę około 1 490 000 zł. Co stanowiło 62% całości nadwykonań. Szpital Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w porównaniu do lat poprzednich tym razem nie zrzekł się pozostałej wartości. Dalej mogliśmy dochodzić pozostałej kwoty w sądzie. Ponieważ fundusz odmawiał zapłaty tej kwoty dobrowolnie, więc poszliśmy z tą kwotą do sądu. Sąd wyznaczył rozprawę na koniec sierpnia bieżącego roku, ale wcześniej również prowadziliśmy negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby tę kwotę odzyskać polubownie. I w wyniku tych negocjacji w dniu 12 sierpnia bieżącego roku podpisaliśmy porozumienie, w wyniku którego z pozostałej kwoty ponad 900 tysięcy złotych NFZ zapłacił kwotę 487 tysięcy. Łącznie za ubiegły rok szpital odzyskał 82% pierwotnej wartości nadwykonań, co stanowi dobry wynik. Dotychczas to było 40%, 60% było maksymalnie w roku 2013. Po pierwszym półroczu 2015 roku szpital już wygenerował nadwykonania na kwotę 3,5 miliona złotych. Proszę porównać te dwie liczby. 2 miliony 400 za cały rok, co pan dyrektor podkreślił, że było dużo, a 3 miliony 500 za pół roku. Tu się możemy pochwalić, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji dosyć długich i dosyć trudnych udało się odzyskać już w trakcie roku kwotę ponad 1 020 000 zł. I dodatkowo dzięki tutaj staraniom pana dyrektora i dzięki poprawionej sprawozdawczości na SOR-ze uzyskaliśmy na drugie półrocze zwiększenie wartości kontraktu w porównaniu z pierwszym półroczem o 18%. Jak podkreśla dyrektor szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim Jarosław Seweryński, tak duża liczba nadwykonań świadczy o popularności Ostrowieckiego Szpitala wśród pacjentów. Pacjenci mają prawo wyboru placówki, ale skoro wybiera nas tak dużo ludzi więcej niż mamy to zakontraktowane, to znaczy, że jednak nie jest najgorzej. Nadwykonania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim cieszą, jednak sytuacja finansowa placówki nadal nie jest zadowalająca. Na dzień dzisiejszy zadłużenie lecznicy oscyluje na kwotę 23 milionów złotych, z czego zobowiązań wymagalnych jest niecałe 4 miliony złotych.